Witajcie, kochani. Nazywam się Anna Słoka. Przyjechałam tutaj opowiedzieć wam też swoją historię. Każdy z nas ma swoją historię, każdy z nas spotkał żywego Boga. To nas wszystkich łączy, że spotkaliśmy żywego Boga, prawdziwego Boga. On naprawdę jest. Uwierz w to, możesz to wziąć przez wiarę. Nikt z nas nie był nigdy pod krzyżem, nie widział Boga, jak umierał w tym momencie, bo Jezus to Bóg, a Bóg to Jezus. Ale wierzymy w to, co On dla nas zrobił. Zrobił to i nie zawahał się. W ostatniej chwili nie zawahał się, nie odwrócił się. Nie, ja tego nie zrobię. On to zrobił. Zrobił na krzyżu Golgoty. Uczynił coś dla ciebie i dla mnie. Oddał swoje życie, żebyś ty nie musiał już umierać. I ja o tym fakcie, o tej dobrej nowinie usłyszałam w 98 roku i oddałam swoje życie. Oddałam swoje życie, bo jedna osoba, która już narodziła się z Bożego Ducha, modliła się za mnie i napisała mi o żywym Bogu. Napisała mi tą prostą Ewangelię, która do mnie dotknęła i Bóg od razu uwolnił mnie z palenia papierosów. W ogóle zapomniałam, co to są papierosy. Później zaczęłam czytać Słowo Boże i zaczęłam Go poznawać i zauważyłam, że to jest jak światło w tunelu dla mnie. Mówię, Boże, to jest jak światło w tunelu. Ja chcę tego, ja chcę to poznawać, ja chcę być tak, jak ci ludzie, którzy mówią o żywym Bogu. Chcę tego. I Bóg odpowiedział na moje pragnienia. A potem, gdy zauważyłam, że tak naprawdę nie radzę sobie w życiu, że moje małżeństwo lega w gruzach, że mój mąż miał wypadek i w ogóle to wszystko nie klei się w moim życiu, a wynikało to też z tego, z jakiej rodziny wyszłam, że mój ojciec tak naprawdę nie interesował się domem. Miał swój świat, pił alkohol, zajmował się sobą, a dzieci były na drugim planie. A tak naprawdę szukałam miłości. Szukałam miłości, szukałam jej w kościele, no bo to było pierwsze miejsce, gdzie, chociaż moi rodzice nie byli religijni, ale ja biegałam do kościoła. Chciałam być też jak ci ludzie, którzy coś tam robią. No może tak będę robić. Może będę śpiewać w chórze, może będę robić dekoracje, może będę świadectwa wypisywać. Wiele rzeczy robiłam w kościele katolickim, ale Boga tam nie znalazłam. I dopiero, jak usłyszałam o żywym Bogu, to odwróciłam się, czyli narodziłam się na nowo. Odwróciłam się o 180 stopni w drugą stronę i spojrzałam na Boga. I stwierdziłam, jak czytałam tą Biblię, mówię, Boże, zobaczyłam siebie w tym. To było jak lustro. Ja przyjrzałam się w tym Słowie. Przyjrzałam się sobie. Mówię, Boże, to ja po prostu jestem jednym wielkim strzępkiem nerwów. Jestem bez życia. Byłam jak stłuczone lustro. Wiecie, jak się tłucze szkło, to ono się tłucze na wiele milionów kawałków. Ja byłam tak rozbita wewnętrznie, że On przyszedł i pozbierał każdy kawałek. Pozbierał z miłością każdy kawałek. Pozlepiał to moje życie i powiedział, daję ci nowe życie. Jesteś nowa. Jesteś zupełnie nowa. To wszystko stare przeminęło. Jesteś nowa. Jesteś nowa, masz nowe życie. Możesz zacząć od początku. To jest wspaniałe, słuchajcie. Nie wiem, w jakim ty jesteś punkcie swojego życia. Gdzie ty jesteś w tym momencie, ale jeżeli słyszysz te słowa, które już były wypowiadane, każdy z nas doświadczył Boga, każdy z nas doświadczył Jego dobroci i Jego miłości, bo to jest prawdziwe. Nie byłoby nas tutaj, gdyby Bóg czegoś w naszym życiu nie zrobił. Ten żywy Bóg, Jezus Chrystus, jedyny, Jeszua, ten, który był Żydem, ten, który stworzył świat, bo Jezus to Bóg, a Bóg to Jezus. Ten, który uzdrawiał, robi to dzisiaj. Robi to przez nasze ręce, bo On został wzięty do nieba. Trzeciego dnia zmartwychwstał i żyje. Został wzięty do nieba. Posłał swojego Ducha Świętego. I Ducha Świętego, który jest Duchem Bożym,
I my mamy tego Ducha Świętego i robimy, jesteśmy uczniami Jezusa. Robimy tak, jak Jezus robił. Jezus, tylko to, tylko On jest odpowiedzią na każdy Twój problem. On odpowiedział na każdy mój problem. Ja widziałam w swoim życiu cuda. Widziałam w swoim życiu, jak Bóg wyprostował kręgosłup mojemu dziecku, jak jemu noga urosła krótsza o 2 centymetry. Widziałam to, to tak mną wstrząsnęło, że powiedziałam: Jezu, tylko Ty i nikt więcej, bo tylko On jest drogą do Boga. Tylko On. On jest drogą, On mówi o sobie, że jest drogą, że jest prawdą. Jeżeli szukasz prawdy w swoim życiu, to On jest prawdą. On odpowie na głos Twojego serca. Tak jak odpowiedział każdemu z nas, bo każdy z nas miał takie pragnienie. On wkłada w Ciebie swoje pragnienia. On chce. On chce, mówi do Ciebie, puka do Twojego serca, puka do Twojego życia. Chce to zmienić. On uwielbia to robić. To jest dobrym Bogiem. Jeżeli z tego całego dzisiejszego spotkania miałbyś zapamiętać tylko jedną rzecz, to zapamiętaj, że Bóg jest dobry, a diabeł jest tylko zły. Jest i jest zły. I nie robi dla Ciebie dobrych rzeczy. Złe rzeczy robi. Chce Cię wpędzić w śmierć. Chce Cię zniszczyć. Bóg chce dla Ciebie dobre rzeczy. Tak jak dla mnie chciał dobre rzeczy, chce dla mnie dobre rzeczy, uczynił dla mnie dobre rzeczy. Jest moim najlepszym przyjacielem. Mogę mu zaufać w każdej sytuacji. Jest ze mną. W każdej chwili zależy mu, na każdej minucie mojego życia. Odbudowuje moje życie. Odbudowuje z odrzucenia, buduje moje życie. Jest wspaniały. Uwierz w to. Uwierz w prawdę Ewangelii. Uwierz w to, jeżeli nie znasz Słowa Bożego, zajrzyj do Słowa Bożego. Bo jeżeli nie znasz Słowa Bożego, nie znasz Jezusa. Nie znasz Boga. A On chce się objawiać i On chce zmieniać te. Każdego z nas. Chce zmieniać ten kraj. Chce zmieniać ludzi w każdym mieście. To leży na Jego sercu. Bo On jest dobry i tylko dobry. Amen.